Na razie jednoznaczne wskazanie rynku w Dąbrowie Górniczej jest raczej niemożliwe, ale wkrótce centralnym miejscem miasta stać ma się zielony rynek, najbardziej charakterystyczny element projektu nowego centrum. Centrum ma powstać w ciągu najbliższych 2 lat i fabryka Pełna Życia otrzymała na ten cel 78 milionów złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak sprawdził Paweł Jędrusik, kolejnym krokiem ku nowemu centrum Dąbrowy Górniczej będzie przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji. Nowe centrum powstanie tu, na terenie dawnej fabryki Defum. Hale, które teraz nie wyglądają najlepiej, mają dzięki niemu zyskać nowe życie. Zachowane jednak zostaną pewne elementy, które będą przypominały o historii Dąbrowy Górniczej. Zmian będzie więcej. Dla mnie przede wszystkim najważniejsze są dwa elementy, to znaczy przestrzenie publiczne, czyli stworzenie zrębów nowego centrum Dąbrowy Górniczej, a zatem zielonego rynku Dąbrowy Górniczej, bo to jest ten element, który będzie najbardziej rozpoznawalny i który będzie najbardziej charakterystyczny dla całego tego projektu. To na razie w ramach pierwszego etapu. Miasto ma w planach kolejne i już ubiega się o następne dofinansowania. To jest adaptacja kolejnych hal pod potrzeby, które tutaj wydyskutowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, czyli to oprócz dostępu do kultury myślimy o tym, żeby przenieść części wystawienicze, muzeum, które przyciągają mieszkańców, ale też dać przestrzeń pod to, żeby to, co teraz przyciąga do fabryki, czyli lokalni gastronomowie, przedsiębiorcy, którzy oferują ciekawe ogródki. Mówimy dzisiaj o elemencie ogromnego projektu infrastrukturalnego, który pokazuje, że z problemu można zrobić szansę. Budowany obiekt będzie miał nazwę Hala Tworzeń. To odniesienie do nazwy dzielnicy Dąbrowy Górniczej, które ma kojarzyć się również z pracą twórczą.